Już to właśnie. Jeszcze tyle. Dlatego, że już tu jest bardzo, bardzo ostro. Jak będziesz mógł, to weź podaj jeden kosz. Już idzie kosz. Poczekam. Zabij? Tak, wiem. Jak chcesz ten stop, lepiej nie ryzykować. Masz kosz, możesz się wyżygać. To lepiej zrobić. Dobra, przepraszam, zrymutować. Już sam się boję. To jest tak, jak się zawsze wygląda. Ale brawo. Wielkie brawa. Jeszcze taki kawałek trzeba zmęczyć. Zawadnik z Gryfina na sumę ma już częściowy paraliż. Gryfina leci, ale jest twardy, nie? Ja jeszcze muszę dokończyć, moment. Tak. Czekam na ciebie. To nie o to chodzi, żeby jakoś zjeść, ale jeszcze przytrzymać. Najpierw sobie nosek wysmarkam. Ale jak tam? Na własne papryczki, co? No to już nawet powiem ci, wiesz? Fajnie, cieszymy to. Po prostu nie mów jednego błędu, bo pewnie to nie będzie źle. Jest tak, że chciałbym zrobić całą moc naszych papryczek. Dajcie radę, chłopaki. Ale no musicie wytrzymać to jeszcze. Walka z samym sobą. Walka z samym sobą, dokładnie. Ale że zjadł to człowieku, no to znaczy wielki szacunek. Jak taki mały człowiek może się rozpoczynać sobie zjeść? Bo na kibik się zadekuje patrykami, więc musimy czekać, ale jesteś wytrwały. To już 12 runda, tak, za to. Jak chcesz, to od razu szedłem na kibel i idę za sobą, bo nie chcę, żebyście mi się pili jeszcze. I weź to po prostu wyrzuć się, bo to już jest taka dawka, że może coś zrobić. Końcówka została. Zaraz, ale stary wyjada. Fajnie, dobry jesteś. Pięknie jeszcze się męczy z nowotyką. Więc to trzeba się też może wyrazować. A nie tak na raz. Ale co? Ja to już masz, nie? Ja to jest. Nie tak, że dłonia każdy się nie tak? Może będziemy ten. Będzie klima. Przeduże delektowanie się nią. No to jest zabójcza. Ja wiem, że może nawet jeszcze wchodzi ta jolka, może coś. Ale jeśli do tego sobie podam, to jestem zły do mnie w roku, bo na tylko jeden czapek gdzie to wyrósł. Ale jeden czapek za to jaki te pieniądze. Jeszcze sekunda, tak. Mi się wydaje, że czerwony pin też gra na czas, bo przedłuża ci cierpienia. Ale nie, powiem ci, że kata od siebie gra robi, wiesz? Co to jest dla ciebie, wiesz? Jak Maksymiliana zeruje się. Tak, najważniejsze są w Polsce Maksymilian. Hello. Zjedzę po prostu taką siłę, jedną papryczkę ostrą, taką jak ta. To będziecie wiedzieć, co jest ostre. Widzicie tutaj zawodnicy walczą ze sobą. Walczą, oj, tutaj. Na początku wolne głowy. Ale już jest, schodzi? Tak. Super, cieszy mnie to, że schodzi, bo najgorsze te 7 minut teraz. Te 7 minut są najgorsze. To ty będziesz miał za sobą, ty będziesz miał pójdzie wyżej. Ale Pingwinowi nie wejdzie. Nie wejdzie to, żeby zeszło. Akurat będzie na tym punkcie, który będzie najostrzejszy i zacznie na następną rundę. O, zaczyna się powoli fajny klimat. O. To lubię. Naprawdę dwóch zawodników zostało. Posypało nam się szybko to. No nie wiem, czy ja chcę te papryki mam, czy po prostu oni nie są tak wstawieni w boju. Ale no coś widać, że smarkają, że sprawdzają sobie, czy mają jeszcze ręce. Czy mają twarz. No tak. Jest ostro. Ten konkurs jest troszeczkę odmienny od tych innych konkursów, bo tutaj lecimy naprawdę na najwyższego dobra, na najwyższych kwadzieli, ponieważ nie mamy pomiędzy papryczkami żadnych rzeczy do picia. To jest właśnie to. To jest to, co wyróżnia prawdziwych facetów z jajami. Czy oni wytrzymają sami ze sobą, czy te papryki po prostu są tak ostre, że jednak nie odpuszczę sobie. Jak się czujecie? Jest dobrze? Jeszcze jest dobrze. Jeszcze 4 minutki i możemy zacząć następną rundę. Następna runda to też będzie 7 pot.
Troszeczkę was bombarduje sobie potami. Ale żółty, trochę mniejszy. W skórce no, nie taki chrupiący jak ten poprzedni. To będzie 7 pod yellow. Ładnie wygląda. Ta papryczka już ma takiego pisiorka malutkiego. Ładny pisiorek. To już jest znak, że... Na tej papryczce wyszła ostrość. ...półtora miliona skorwila. Ale zobaczymy, czy zawodnicy tak uczelnią, czy nie. No nie wiem, ja jestem zadowolony z tych papryk. Polska... No powiem ci, że nie zachwalając tych papryk można być zadowolony. Tak? Aha, z tych tak. Bo w Polsce mamy dużo odmian, które mogą rosnąć poza szklarnią. Te pierwsze papryki do habanero, które jedliście, były poza szklarnią robione, bo te warunki w Polsce są jeszcze na tyle dobre, żeby je robić poza szklarnią. A już te super koty, to jednak trzeba większej temperatury. Więcej słońca, żeby wychować coś z tego. No i tak, paprykę już macie na talerzu. Ja jeszcze mam 3 minuty. 3 minuty? 3 minuty będą decydowały o tym, że... O, tutaj zawodnikowi jest klimat. Zejdzie ostrość, a zawodnikowi z osobka dopiero wejdzie ostrość. Nie, ona się chyba nie zmieni już. Nie? Myślisz? To jest zatrzyma? Nie, to się nie zmieni teraz. Ale bywało gorzej. Czy nie trzeba śpieszyć? Nie. Zjedz sobie po smaku, wylepuj się. Ty też nie jedz jej od razu, wylepuj się smakiem. Runda 13. No to może to będzie ostrzejsza czy lżejsza? Lżejsza, tak? Podobno. O 150 tysięcy może się wahać, że jest większa. Wyższa w skali ostrości. Fajne jest? Brawo! Hej, chcesz usłyszeć teraz dziwny tekst? Co? Paraliż schodzi. Schodzi? Tak. To zaraz wejdzie z powrotem. Ja mogę czekać. No dawaj, jest. A tam śpieszy mi się gdzieś. No, przeciwnik je, stara się jeść. Powiem ci, że tutaj papryki troszeczkę mocniej na pewno wchodzą już we Wrocku. Tak? Tak. Porównałem na przykład do Warszawy, to tam w ogóle były, nie wiem, tak słabe, że ja będę narzekał na Warszawę cały czas. Ale... No, ale do Chorzowa cały czas brakuje. Słuchaj, jeszcze endorfiny nie weszły, tak jakbym chciał. No to czekaj, jeszcze mamy 3 papryczki. No dobra, to bawmy się dalej. Dobra. Zostaw, żeby były. No na tyle samo. Jesteście na tym samym levelu. Ja włączam czas. Jest. Bywało gorzej. Akcja 45 minut już trwa. Przeciwnik tutaj się dość trzyma. Ale mi siatkę raz na to jest własna żołądek, co dobra. Co się robi? Ja wam w ogóle współczuję i podziwiam, bo jak teraz na mnie się tutaj nocy sos, to bania mała. Oj. Dajesz radę. Sprawdzam swoje możliwości, wiesz? Kiedyś może to się skończy jakimś pawiem, ale... Jeszcze. Gdzie papryka jak wygląda? Ta sama gruba? No co, zobaczyć. Pieci w higienie, to odpuścić. Stasie wolno to idzie, jeżeli sobie tak wolno można się delektować. No, przeciwnik nie czuje rąk, a mi zostanie papryka, chociaż czuję się niby... Troszkę lepiej, ale... Dużo lepiej. Organizm strasznie się broni. Jesteś już zwycięzcą. Jeszcze chciałam tylko wam pokazać. Ja się powiem tak. Przed chwilą próbowałem to gryźć. I się tak pierwszy raz odezwało, jak się nigdy jeszcze nie odezwało, więc nie chcę na razie sprawdzać, czy to będzie gorsze niż zwykle. Czuję, że ta papryka wchodzi, że na żołądku już się odzywa, nie? Ale nie chcę mi się jednak najbardziej kończyć. Na twarzy i na rękach jest okej. Okay. Jest naprawdę, ja się dobrze czuję pod tym względem. Tylko, że jakbym miał to jeść, to mogłoby się okazać, że żołądek by nie dał rady. Nie wiem, czy też to, że 12 godzin w podróży wcześniej, bo przejechałem parę kilometrów, czuć ją na żołądku, czuć już ją trochę na gardle.
Nie będę się z nią męczył, tym razem nie muszę. Więc sobie odpuszczę. Nie, nie, dziękuję, wystarczy. Ale żołądek na pewno zaczyna się odzywać, dlatego już nie będę się dobijał tą papryką kolejną. Na pewno mogę też pogratulować tutaj panu z drugiego miejsca w tym momencie, bo jeżeli ma paraliż rąk i twarzy, no to wiem jak się czuje. A ja nie będę się bardziej katował. Hej, słuchajcie, poszedł już do WC, to coś znaczy. Taki mały żart, ale... No ja też już czuję ten opryk, więc nie dziwię się, że akurat przeciwnik odwiedza WC, to jest normalne. No ja pewnie zajmuję też, że może to będzie dołączenie, będę tutaj grał kozaka. Nie czuję pan jak już na twarzy, ślina to się robi, na rękach też nie, ale to mi się odzywa, więc mam sobie... To mamy lepiej coś specjalnego niż na desce. No ja chyba dziękuję. 15 runda, chocolate cytrynia. To by było... 16 runda. To będę miał ładne ujęcie. 16 runda. Nie wytnę. Tak, to jeszcze raz, bo tutaj są dwie kamery. 15 runda, chocolate cytrynia. W każdym 16 runda byłaby to koronia liter. No ale może następnie. To wszystko zależy od mnie. Chyba dopiero na uszy zaczyna chodzić, jak gadam do mikrofonu. Lud domaga się, żeby skończył rundę. Lud się domaga, żebym dokończył rundę, tak? Słuchajcie, dobrze, dokończymy tą rundę, ale o tyle na takiej mojej zasadzie, że nie będę się śpieszył. Ile sobie dajesz? Bo ludzie chcą sobie iść robić herbatę i czekają. Nie, jak będą chcieli to obejrzeć, to muszą się pomęczyć razem ze mną. A ja to zmęczę, ja to spróbuję zmęczyć. Rafał Nowak napisał wejść dla mnie. Dla kogo? Dla Rafała Nowaka. Ja powiem tak, zrobię to w bezpieczny sposób, nie chcę paga puścić. Ja spróbuję to dokończyć. Tylko czas działa na moją niekorzyść, szczerze mówiąc. Szybciej odwiedzę wrócę tym lepiej. No ale co? Dobra, spróbuję to dokończyć. Daj poczego żąda lud. Dziękujemy wam również. Może chcecie jeszcze poczekać na rozdanie kominków? No, poczekajcie, inni zawodnicy. Filip jest na stronie, że tak powiem, dochodzi do siebie. No mam nadzieję, czerwony pilnik, że pokaże, że jesteś prawdziwym zwycięzcą. O! Ponieważ to była trochę gra na czas, kto pierwszy zrezygnuje, jeżeli dokończysz tą partię, pokażesz... Dobrze, jedziemy dalej, dobra, to działa, zaczyna nam nie działać. Pokażesz, że to ty właśnie jesteś godien pierwszego miejsca, a nie jest to remis i gra na czas. Myślę, że jesteś na tyle doświadczonym zjadaczem papryczek, że dasz radę. Jesteśmy z tobą. Dobrze. Trzymamy za ciebie kciuki. Twoi fani są też na czacie, na naszym live. Też ciebie pozdrawiam. Zmęczymy tą paprykę jakoś chyba. Myślę, że wszyscy ci kibicują. Również twoi widzowie. Masz tu też moc pozdrowień. Chociaż niczy takie wielkiego kataru. Dobra, lecimy dalej. Jest on wyrozumiany. Jeszcze ostatnie sekundy twojego cierpienia, a później już tylko przyjemności. Masz czas. No mam czas. Nie wiem, o której podjeżdża w końcu. Nie. Ja czuję, że wchodzi, nie? Teraz. Tylko chyba z bakiem wchodzi. 10 minut dłużej ten konkurs trwa niż jakiś tam kiedyś wcześniejszy. Czegoś mi brakuje. Brakuje ci dopingu? Chyba tak. I przede wszystkim dobrej niekoniecznie.
Podłoga, ale nie, musiałaby. Wyrzuć to do składu. Nie ma co ryzykować. Jesteś bardzo dzielny. Myślę, że ja bym już dawno dbała o sposobie naszego przyciętki, żeby miał ciężki czas. Słuchaj, musisz to skończyć, póki po prostu. Nie, no mam na nią taktykę. Jeżeli to trzymam, to będzie się dało. Jeszcze trochę dopingu. Proszę. Jeszcze trochę. Dajcie radę. Daj. Ping, jedziesz. Uda ci się. Będziesz miał piękny film. Pokażesz kiedyś swoim wnukom. Na tle naszego Włóczy Kija Grekińskiego. Naszego festiwalu zapraszam wszystkich na Włóczy Kija. Strasznie ta papryka nie chce wejść. Jest gorzka. Dużo rzeczy proponuję. Wyżyk Cię pozdrawia, czerwony pingwinie. Tak jak mówiłam, masz dużo swoich fanów. Malutki kawałek, ale naprawdę nie chcę się pośpieszyć. Nie chcę, żeby się to pawię skończyło. Masz rację. Spokojnie. Chociaż! Myślisz, że to byłoby lepsze rozwiązanie? Szczerze mówiąc, lepsze by to było rozwiązanie. Ale wyczuł ten kawałek. Dla zainteresowanych... A może akurat... Pinking wygrał. Może niektórzy dostaliby to, na co czekają, że pierwszy raz się w końcu pożygrał. Nie namawiam cię do tego. Myślę, że dasz radę bez. Pozdro czerwony od Chrisa. O! Czerwony, pamiętaj jutro tak. Wyzwanie. Chrisa też pozdrawiam. Cało. Kurwa, to był kawałek, nie? Dosłownie. Słuchajcie, czerwony pinging wygrał. Myślę, że już potwierdził swoją wygraną, że to nie była gra na czas, że wygrał słusznie, że zjadł dzisiaj najwięcej. Także myślę, że możemy już go ogłosić wygranym. Jest ok. Nie chcecie wiedzieć, co się dzieje poza kamerą? Spoko. Jest. Jak się czujesz? Lepiej miałem taki moment, że nie mogłem. Szacunek wielki. Wypisujemy dyplomy za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca i wyróżnienie. Naprawdę byście zajebiści w tym konkursie. Jesteśmy dumni, że w ogóle mogliście przejść tyle rund. Mam nadzieję, że... Może jeszcze papier? Tak, papier już się wyjdzie. Mam nadzieję, że te papierki były w miarę ostre. Nie były takie jakieś słabe z makro, które udają papryki ostre. A... Nie, te już były ostre. Tak? Tak, te były ostre. Cieszę się, że mogę Ciebie zmusić do wymiany. Jeszcze by Ci się udało? Tam może tylko też do tego doprowadziłem, że ten konkurs tak długo trwał. Od żołądka później idzie, bo... No właśnie. Tak, ale od żołądka niby, ale później... Bo tu zmienić żołądka tak to nie było. Może kawałek poszedł, nie powiem, że jak. Ale bardziej zrób. Jeszcze czuję, że na nos mi poleciało, to nie powinno. Aha. Ale dałeś radę. Za długo przetrzymałem w sumie te papryki i ten paraliż potem, bo jakby ten kogoś się skończył i śmietany się napił, to wiesz, to by spadło od razu pionowo w dół. Tak. A to już po prostu długo... Siedziałem, że wiesz, ale koncentracja tych papryk wszystkich. To jest właśnie to, ale to nie powinno się pić pomiędzy, bo to wtedy nie pijcie się. Nie, picie śmietany w konkursach jest trochę do wagi. Ale zaraz, masz śmietankę jedną, masz tutaj ranek teraz na pocieszenie. Za chwilę jeszcze dostajesz za słody ostre sosy. Nie, cały czas leci w noc, wiesz? Ciekawe. Więc jest cieszę się z tego. Jedni dostali to, co nas czekali tyle czasu, 2 lata, bo to mój pierwszy pub. Dziwnie to zabrzmi. Piecze mi nos. Tak, ale jest i tutaj współorganizatorem. Odżyga. Pieką mnie usta. Naprawdę nie chcę nic słyszeć. Trochę. Jest ich tylko końcówka. Beka mi się. Następnym razem myślę, albo mnie trochę na żądek weszło. Drugie miejsce i to jest takie miejsce 1,5 praktycznie, bo myślę, że Filip na
nas tutaj bardzo zaskoczył. Przyszedł taki... No na pewno bardzo dobrze mu też poszło. Bardzo dobrze mu poszło, też tak myślę. Także Filip, dla ciebie wielkie, wielkie brawa. Dałaś radę. Jesteśmy z ciebie dumni, tym bardziej, że jesteś z Gryfina. Możesz powiedzieć, że zjadłeś ostre papryki. Tak. Słyszysz to od człowieka, który się na tym zna i jeździ po Polsce, także myślę, że naprawdę dla ciebie wielkie gratulacje i masz świetlaną przyszłość, myślę, w konkursach. Zaraz Karol, dla ciebie dyplom, dla czerwonego kąpina, zasłużony, dałeś radę, pokazałeś. Co prawda pierwszy raz, no w sumie jestem z tego dumni, że pierwszy raz to właśnie u nas. Taki trochę żarcik, oglądałem ostatnio taki jeden pewien stream, to niektórzy to oglądają, to akurat może będą się domyślać. Gościu dostał dyplom, dosłownie wydrukowany na drukarce jedną czcionką, to po prostu że nada. A ten, no jest przynajmniej ładnie zrobiony. Ale jeszcze brawa do pingwina, no bardzo proszę, brawa. Brawa dla wszystkich. Skończyła, ale kiedyś musiało. Myślę, że wiesz, pierwszy gość mi miło, że przyjechałem, tak samo. Musisz się za bardzo. Miło, że udało mi się ciebie zagrać. Jeszcze dostajesz pikle, coś tak wiesz, na a pikle powiedzieli, że możesz mojemu przeciwnikowi oddać, a bo ja miałem jeszcze jedną więcej, bo ja mam od ciebie, ale za to, że naprawdę też jadł ostre papryki w bardzo dobrym poziomie. No masz te słodkiego. O, a bo nie jest słodkiego. Jemu moje tam pikle, ja też to do budowy, bo moje pikle możesz mu dać, bo mam od ciebie tam z paczki, która miała się wydarzyć, długa historia, ale wiecie jak jest nagrywaniem. Ale na pewno przeciwnik zasłużył tak samo na... Myślę, że obydwoje dać naprawdę radę. I super wyszedł, ten konkurs, super wszyscy dawali radę. I mamy tu też właśnie... Zastanawiam się, tylko trzeba by się tak podeszło do końca, trzeba właśnie chwalić. No, różnie to się chyba toczy. Chyba to bardzo chciałem tu zjeść. Ale myślę, że pokazałeś na co to stać. Myślę, że Filip właśnie jest takim odkrytym talentem tutaj u nas. No, brawo dla niego, dobrze poszło. Zostań z nami w kontakcie. Na pewno będziemy się potrzebować. Także dziękuję wszystkim serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali naszą transmisję. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Dziękuję, że z nami byliście. Dziękuję za wszystkim, którzy komentowali. Niestety nie mogliśmy być tutaj na żywo, ale jest jak jest.